Przerwa obiadowa na terenie szkoły ma olbrzymie znaczenie. Przede wszystkim dzieci muszą się nauczyć jeść spokojnie, w taki sposób, który spowoduje zarówno to, że posiłek będzie im smakował, jak i to, że posiłek będzie dobrze trawiony. Dzieci wiedzą, że jeść trzeba powoli, w skupieniu, prawidłowo przeżywając, że ma być to celebrowany posiłek, a nie szybciutko gdzieś na parapecie wchłaniane pożywienie. W związku z tym przerwa u nas to jest 25 minut, gdzie małe dzieci przychodzą razem ze swoim wychowawcą, który pomaga im w tym, żeby dobrze zorganizowane było przynoszenie zupki, nalewanie zupki, wszystko, żeby było podane w sposób prawidłowy, po czym dzieci spokojnie zjadają posiłek. Jest to również okazja do rozmawiania z dzieckiem, do przekazania mu informacji, co znajduje się w tym momencie na talerzu, ile jest na przykład warzyw, ile jest mięska. Dzieci uczą się nie tylko poprzez wykład, ale uczą się w trakcie spożywania posiłków. Czyli ta przerwa związana z podaniem dziecku obiadu ma olbrzymie znaczenie. Zbyt krótka powoduje nieprawidłowe spożywanie posiłku i brak możliwości wykorzystania wychowawczo tego momentu i możliwości nauczenia dziecka. No bo na przykład później można być bardzo głodny, jak się nie zje obiadu. Daje dużo siły. Mózg ci dobrze pracował. Wzmocniane były różne części nasze ciała, na przykład kości. Żeby mieć siłę. Jeśli je warzywa, to się ma więcej energii. Które warzywa działają na to, że na przykład jak masz się nauczyć kilka literek, na przykład mini i takie różne, i że zapamiętać, że to są zmiękczenia, to niektóre warzywa wpływają na pamięć. Dzieci bardzo chętnie pracują, jedzą, piją w grupie. Chcą być podobni do siebie nawzajem. Chcą czuć się członkiem jakiejś większej całości. W związku z czym wpływanie na grupę jest dużo łatwiejsze niż na każde pojedyncze dziecko. Jeżeli wytworzymy w grupie zwyczaj, na przykład picia wody, nawet te dzieci, które początkowo wody nie lubią za bardzo, będą tą wodę spożywały, bo pije kolega, bo pije koleżanka. Tak samo dzieje się z warzywami. Jeżeli dziecko, które przychodzi do naszej szkoły i w domu nie zostało nauczone smaku brokuła, smaku marchewki, patrząc na kolegów, koleżanki chętnie zajadających warzywa, samo sięga. I przy którymś kolejnym podaniu warzyw je już bez problemu i samo staje się przykładem dziecka, które lubi warzywa.